Hello, hello, moi kochani, witam was bardzo serdecznie, tutaj ja, Hanta i kolejny odcineczek Dooma. Zostały nam dwa, słownie dwa, to jest jeden, dwa na palcach, znaczy pokazałbym wam do kamery, ale nie mam kamery, znaczy mam, ale nie nagrałem z kamerą. No w każdym razie dwa rozdziały nam zostały, ten, który właśnie w tym momencie rozpoczynamy i jeszcze następny, który będzie w piekle. Zobaczmy, jak wygląda mapa. Okej, widzę dużo pięter i widzę tutaj na końcu jeszcze coś jest, także troszeczkę będzie tu chodzenia. Nie wiem, jak długo nam zajmie to przejście tego rozdziału. Przypuszczam, że ten ostatni będzie już naprawdę krótki. O, martwi ludzie, jak to? Personel UAC, Vega, dobra, to wszystko spoko, ale nie będę tego czytać. Idziemy dalej. Musimy szukać Vegi. Czyli tego, wiecie, tej sztucznej inteligencji, która nam pomoże przedostać się z powrotem do piekła. Obiekt operacyjny. To tutaj mnie stworzono i tu znajduje się moja główna jednostka obliczeniowa. Utrzymanie mojej zdolności operacyjnej wymaga około 2,4 terawata. Postanowiono jednak, że możemy wykorzystać tę moc, by wysłać cię do źródła portalu. Nie przetrwam tej procedury. No kurwa, tak myślałem. Jestem w stanie dokonać samowyłączenia. Przeprowadzę cię więc przez ten proces. O, biedny Vega. Dlaczego? I zewnętrzne drzwi obiektu zostały zamknięte. Musisz rozpocząć od znalezienia wejścia i wyłączenia systemów bezpieczeństwa. Vega, ja nie chcę cię wyłączać, byłeś miły. Czasem mnie wkurwiały te inne te takie klony, ale... Okej, śnieg tu leży, what the fuck. Ale, znaczy te inne personel UAC, co tam było, że tam jakiś rzecznik UAC mówił, nie? To mnie wkurwiało, ja zawsze mówiłem, zamknij się Vega, ale to nie był Vega i teraz mi smutno. No tak, bo na Marsie są generalnie góry. Tylko, że nie wiem, czy jest aż tyle wody. No, ale niech będzie. Nie chcecie Vega wyłączać. Ale jak mówi, że to jest jego główna jednostka, jakaś tam poboczna, nie pomoże? Znaczy, żeby go utrzymać troszeczkę? Smutek w sumie, smutno mi teraz. Dobra, pierdolić, idziemy, kurde, nie ma sentymentów, idziemy, no pierdolamy. Trzeba to trzeba. Taki jest ten Doomguy. Wyjebane na wszystko, wyjebane na wszystkich. No dobra, a tędy jak przejdziemy po tych rureczkach. To wygląda tak, jakby się tu dało wejść, no właśnie. A, ja mam tu wejść. Albo nie. Tu jest tylko ta. Kolejny sekret, kolejna laleczka. Czyli dobrze, że tu wchodzę. Okej, siema. Czerwony. I wielki wiatrak. Pan Quake! O, jak miło. O, i właśnie tak słyszałem tą amunicję. Miło, że ją znaleźliśmy. Teraz idziemy tutaj. No faktycznie, bo miał tego, miał generalnie zbroję, kolor zbroi taki jak Surge z Quake'a. Widzę, że tutaj więcej już wyżej nie pójdziemy, czyli idziemy tędy. Aha, demony? Czyżby? Jednak? Niesamowite. Coś mi tu było obok. Proszę mi stąd iść. No, przycięło się coś, ale jest okej. Dobra. Tu nie. Ale tu tak. A, jak coś to pewnie przyjdą. Okej, troszeczkę tu ludzi pospadało, widzę, na ten wiatraczek. Aż dziwne, że łopatki są takie czyste. Czy my tu mamy coś, co nam... Proszę mi stąd iść, nikt pana tu nie zapraszał. Hehehe, frajer. Dobra, to chyba wszystko. Okej, no to już jesteśmy kilka poziomów niżej, czyli nie ma takiego problemu. Idziemy dalej. Tu jest coś ciepłego chyba. Tu mam jakiś właz. Widzę, że tylko tam możemy pójść. Bezpieczeństwa działają w dwóch sieciach neuronowych, kończących się w tym obiekcie naprawczym. Każdy punkt końcowy chroniony jest polem elektrycznym. Powinieneś jednak przetrwać jego działanie. No jednak powinieneś przetrwać jego działanie. No nie, no spoko. Dobra, tutaj widzę, coś mamy. Za sobą.
I przed sobą też. No to wciskamy. Mhm, no widzę właśnie. Główna ochronna sieć neuronowa wyłączona. Pewnie teraz pojawią się demony, bo tak. No oczywiście, że tak. No i dobrze, bardzo dobrze. Troszkę sobie pozabijamy znowu. Gin. No, miałeś zginąć. Zawsze się zginął. O, to jest to. Bardzo dobrze. Podoba mi się. Lubię ten tryb. O, on jest naprawdę zajebisty. Złapał go za nogę, rozpierdolił. Bardzo dobrze, chodźcie tu. Grubasy jedne. Gdzie ten drugi? Jest, bardzo ładnie. Chodź tu, grubasie. Znaczy nie, ty akurat jesteś mały. Chodź tu, małasie. Ty też. I ty. I ty. Bardzo ładnie. Jeszcze ktoś. Dawaj, 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 dawaj. Upsa! Bardzo ładnie. Dobrze, że mamy wydłużone działanie tych efektów, bo byłoby słabo. I pięknie. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Dawaj, 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 dawaj. Ktoś... Ach, chuj. Już nikt? Naprawdę? Wszyscy? O, mamy kolejną amunicję. W sumie jak wyłączymy tą drugą sieć, no to... Znaczy to drugie pole elektryczne, to przyjdą następne. Ale na tą okazję mamy jeszcze drugą kulkę, taką zieloną. Nie pamiętam za specjalnie, co ona robi. Nigdy nie pamiętam. No, żółta daje przyspieszenie, fioletowa to jest War Devil, czyli podwójne obrażenia. I tyle pamiętam. Teraz czerwoną miałem, no to czerwona mi dawała ten szał, to jest spoko. Ale zielona, co dawała jakąś nietykalność, kurde. Ciul wie. Dobra, gdzie mam dalej iść? Bo nie wiem. Gdzie jest drugie główienko do wyłączenia? Pojęcia nie mam. Nie rozpisane. Shit. No dobra, przepatrzmy tak. Tutaj można pozbierać jakąś amunicję na pewno. O właśnie, jest armor. To nam się przyda troszeczkę. Tu jest drugie. Czemu to nie jest wskazane? O, teraz jest wskazane. Aha, nie było jakby mapy odkrytej, dlatego nie było wskazane. Sorry, Vega. No, i dodawajcie kolejne demony. Nie? Może teraz jak uruchomię coś na konsoli... Moje kluczowe systemy operacyjne są teraz wrażliwe na atak. Zalecam zniszczenie na początku mojego systemu chłodzącego. Przyspieszy to proces destabilizacji. Świetnie! To jest przerąbane. Nieśmiertelność! Dzień dobry! Tarararara, nic mi nie robicie! Frajerzy, frajerzy, frajerzy! Hi. Nice! Mogę tu stać nakurwiać. Zrobimy sobie coś innego. I nara. O, już nie jestem nieśmiertelny, shit. To nie jest najlepszy wybór, ale to może być. No dobra, wystarczy. Wow, troszkę spadłem, ale chyba... A, shit, nie doskoczę. A, nie trafiłem. No i nie żyje. Dobra, tamten gruby też już nie żyje, to dobrze. Chyba nie bardzo się orientował, gdzie ja jestem. Zdarza się. Idziemy tędy, zobaczymy. O właśnie, tu jest na przykład życie, którego nie jest, które do niczego nie jest mi potrzebne. A tu mam amunicję, która też nie jest mi do niczego potrzebna. Zapomniałem, cholera, użyć przynajmniej raz BFG. Bardzo będę tak używał dla samego życia teraz. Mógłbym, ale... W sumie tak bez sensu. Dobra. Lecimy dalej. W tamtą stronę. Czyli za siebie. Najwyżej się tu wrócimy. Pewnie nie. Właśnie widziałem, że wybucha.
Czekajcie, pamiętam, że coś z tymi uronami właśnie jeszcze nie miałem niektórych. Tu na przykład mogę tom sobie dać. Zapewnia znaczący wzrost kontroli nad ruchem w powietrzu. Okej. Okay. Przebieg przez krótki czas po zabójstwie. A ja bym chciał bardzo tom... nie. Pokonuję zabójstwami... nie. Siłę wyposażenia. Jeszcze bardziej zwiększa skuteczność. Nie. Amunicji do BFG. Okej. Okay. Demon jest, jeszcze dłużej zyskuje równowagę, jeszcze bardziej zwiększy zasięg, nie. Aktywuje ulepszenie bogacą z pancerzem na poziomie 75. Tak, dokładnie o to mi chodziło. Żeby po prostu ten pancerz nam się... No a teraz możemy, wiecie, mobilność lotnicza. A jak zabijemy wroga będąc w powietrzu, to jest miło. Na przykład w ten sposób. Tak, wiem, słyszałem. Automapa, o, zajebiście. To się przyda. Roślinka. Jebana, pancerna. No trudno. Tutaj jeszcze niebieski jest potrzebny, czyli idziemy tego szukać. Nie. Niebiesko, niebiesko, co? Dobra, to wracamy gdzieś tutaj na górę. A nie jest trudne, wystarczy podskoczyć. Czekajcie, tam jest niebieski, potrzebny mi tu. I tu przypuszczam, trzeba właśnie zeskoczyć na dół. Więc tak będę musiał tu przejść. Dobrze. Ała. Dobra, z tym może się już nie udać. Mała amunicji. Dobra, udało się. Hehe, frajer. Dobranoc. Rurkę mu tylko z gazem jakąś odczyniłem i wybuchł. Bardzo dobrze. A, to co? A, szyba, dobra. Najlepiej z shotgun się tutaj naprawdę sprawdza. Jezus Maria, co tu przybiło. Masakryzacja. Idziemy dalej. Nie wejdziemy. Tu wejdziemy. No halo. Proszę mi otworzyć. Tu mi się nie otwiera, ale tu powinno się otworzyć. Winda to jest jakaś. To ciekawe. Jebany. Dobra, tego już się nie dało podskakując załatwić. Czy czymś innym po prostu. Wezwij windę. O, jak miło. O, nie przyda się. Teraz tak. Chciałem wejść jak tutaj. Jakoś stąd. Ale tu nie widziałem wejścia. A nie, nie da się. Głupi jestem. Dobra. To sobie weźmiemy. To sobie też możemy wziąć. Czemu nie? Potwory, upiór. Nie, wracamy. Dobra. I tak, tu jest jakieś gówno na dole i rozumiem, że tutaj można pewnie jakoś zjechać, albo nie wiem, stąd wskoczyć? Czekajcie, tu wygląda jakby tutaj udało się wskoczyć. O właśnie, o to mi chodziło. Pytanie czy... O, piła, nie przyda się. Pytanie czy w tych windach coś się dzieje? Pewnie nie. Nie, myślę, że tutaj wystarczy przyjść, otworzyć sobie to. Jeszcze tak patrzę, czy gdzieś tu nie jest coś pochowane, jakieś, wiecie, easter eggi i takie tam pierdoły. Trup. Tu wystarczy zeskoczyć, później tam jest, wiecie, jedno przejście, to wejdziemy tą niebieską kartkę. Wyjdziemy i przejdziemy do tego drugiego pomieszczenia, wiecie, o co mi chodzi. Tu jest jedno wyjście, tędy wyjdziemy, przyjdziemy tutaj i zeskoczymy. No. Jest tak, tu nic nie ma. Przydałby się bardziej właśnie shotgun. O ty gnojku. Szczęście on nie ma tego pola ochronnego, po prostu jest tylko niewidzialny.
Okej, nie o to chodziło. Ale i tak się udało. A oczywiście mnie rozniosły tych kurde gnojków. Ja pierdzie, ja tego tak nie lubię. Zawsze jak jest kilka takich gnojków, jakich jest za dużo, to... A to kto? A, go jest identyfikatorem niebieskim. To bardzo dobrze. To się przyda. Przyznano dostęp. O, i tu już wyjście jest. Dziękuję. Przyznano dostęp. Dziękuję. A to się nie zrobiło na zielono. Dobra, i mam tu... Wow! Tam ktoś jest, ale mamy ten... żeton pretorski. Siema. A, chcesz się tak bawić, no dobra. Celuję mu w nogi, bo chciałem go w powietrzu zabić, ale się nie udało. Chociaż mogłem z tego, to musiałbym tak celować. No, nieważne. Myślę, że tu już wszystko zebrałem, czyli możemy iść dalej. Czyli tu. I co ja tu mam zrobić? Halo. Oh, shit! No dobra, kawałek spadałem, ale nieważne. Wow, jak tu zimno. To jest pewnie trochę jego chłodzenie. Trochę tu zimno. Nie dziwi się, że go w górach zrobili, skoro tu jest góra lodowa. No właśnie, tak mi się wydawało, że tu gdzieś pewnie zejdę i pewnie coś gdzieś będzie. No i jest, proszę bardzo. Jakiś taki czarno-złoty? Zaraz zobaczymy, co to się nazywało. Pan z dżungli. No okej, okay, może być. Pan z dżungli. Tędy, rozumiem, mamy przejść. No właśnie. Cicho, kurwa, bądźcie. Boże święty, jak mnie wkurzają ci rzecznicy. Nie, Vega jest spoko. Ci rzecznicy są chujowi. Kurwa, czterech. Ja jebę, no. Nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie to, kurwa. Dobra, tam. Tu jest jakaś winda. Kurwa, nie przyjeżdża. No cholera jasna, no. Nie chcę przyjechać. Dobra, coś tu będzie. Jedyny system chłodzący w historii, w którym osiągnięto zero absolutne. Jego dopracowanie zajęło lata. A teraz mogę rozjebać, tak? Zniszcz wszystkie cztery generatory chłodziwa. Gdy przestaną funkcjonować, moje główne systemy powinny zacząć się wyłączać. To jest jedna z jedno z największych osiągnięć w historii ludzkości. Zniszcz to! Bardzo dobrze. Mnie tam to absolutnie nie przeszkadza. O. Okej, tu się udało. Udało się. Au! A, to te ciptunki latają. C. Dobra, już mamy 18. 19. Fuck. 20. Zgiń 21, dobra. Czemu nie... Aha, jak ten skacze, to nie mogę ten? Ale go... A, koniec amunicji, a. Chujowo. Dobra, to coś innego musimy wziąć. Na tym też się dobrze. 22. 23. Wow, 24. Czekajcie, nie tak. To chyba nie działa w ten sposób. Dobra, mam amunicję. O, znowu te gnojki. Jak ja ich nie lubię. Dobra, muszę spieprzać. Wow, trochę mam nieżycia. Mam bardzo dużo nieżycia. To nie jest wskazane, żeby tak nie żyć jak ja. Czy ja mogę tutaj gdzieś liczyć na jakieś coś? Jest tam coś, tylko że kurczę, w którym to kurwa miejscu? Jest życie, dobra. Czekajcie, gdzieś przede mną. Dobra, jest życie. To jest to, co akurat zniszczyłem, tak? A te co... A, tu jest, dobra. Szał. Zajebiście.
Frajer. Siema. Bejerze. Tu sobie zbierzemy. Siema. Hihihi. Nice. Dobra, zajebiście. Rozkurwiamy. W dupę go uderzyłem. Dobra, gdzie on... O, tu jest, dobra. Gdzie jest jeszcze coś? Gdzie jest jeszcze ktoś? Ktoś chce mnie zabić? Ktoś chce mnie zabić? Jeszcze ktoś? Proszę bardzo. Każdy dostanie w pierdol. Ty też. I kolega twój też. Gdzie jest mój kolega? O, szlak, już dupa. No, nieważne. Rozjebiemy. Mam wrażenie, że trochę musimy szukać tych rdzeni. Wiecie, że to nie jest tak, że ja sobie będę zabijał w nieskończoność te demony. Przydałoby... Oh shit. Jak ja ciebie nie lubię. Jebany magik. A... Że ja po prostu muszę wyszukać te rdzenie i porozwalać. Gdzie one mogą być? Tam jest coś... czyli tak... Po schodach w drugą stronę. Nie, dobrze idę. To po tych schodach. Coś tam zabiłem. Wow, coś do mnie strzela. Wszyscy chcą mnie zabić. O nie, jeszcze ten. Dobra, nie ma już... O, fuck sake, naprawdę, już tyle się wyleczę w tym. I tu przyszedł mi ten cyberdemon, mnie rozjebał. Dobra, trzeba po prostu szukać tych punktów, gdzie jest ta cholerna. Szał jest fajny, ale... Ale nie mogę nikogo znaleźć, a... No i tak to dupa. W sumie mam BFG, mogłem zawsze tego użyć. Okej, okay, tu mam pokazane... Tu jest jeden. Spróbujmy teraz mniej się bawić, a więcej działać. Mam nadzieję, że jest to możliwe. Dobra, po rdzeniu. Tu można by... Oh shit. Ginże. I twój kolega też niech zginie. Zginiesz? Nie zginiesz. Dobra. Zaraz cię, ja zginę. O, właśnie, tutaj mobilność lotnicza nam wchodzi. Nice, weszło. Wszystkie runy już mamy. Czy nie mamy właściwie wszystkich run, to jest ten problem. Ja bym sobie tutaj tak wziął, na przykład niekoniecznie, ale wrzucił to. Bardzo ładnie, i teraz na przykład wziął to. Też bardzo ładnie. No, to mi się nie przyda. Tutaj jest rozwalony rdzeń. Teraz tak, gdzie idziemy? Pójdziemy sobie tędy na wprost i tam gdzieś daleko, daleko i tam będzie szał i tam możemy znaleźć rdzeń też niedaleko szału. O, tu jest sporo życia. Dobra, tyle z rdzenia było. Teraz mamy szał. Możemy poszaleć. Bardzo dobrze. Wyzwanie jakieś ukończyłem, też świetnie. Też fajnie. Elo. Cześć, frajerze. Myślałeś, że mi coś zrobisz? Nie. Bardzo ładnie. Teraz nie wiem, gdzie iść dalej. Czekajcie. Dobra, tu po schodach. Na wprost, po schodach. Prawo, 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 prawo i na końcu w lewo. Nakładkę, dobra. Jaką kurwa kładkę? Nieważne, jest rdzeń. O, fakt, zaś się mi się szał skończył. To nie jest najlepsza broń. Dojebie cię niespokojnie jak zapalniczka płomień. Czy... Kurwa, co ja śpiewam. Dobra, jest rozjebane wszystko.
Co to oznacza? Czy to oznacza, że mogę już porać się z nimi do końca? Coś zaraz jebnie. Jak mnie zrzuciło. Co mnie jeszcze tu próbuje zabić? Nie zabijaj mnie! Au. Masz. Trzymaj. Dobra, ubity. Czy coś jeszcze? Czy ktoś jeszcze? Czy są jakieś obiekcje? Są jakieś propozycje? Jakieś sprzeciwy? Wnioski? Nic? Pochwały chociaż. Nic, nikt, nic, nie, nie. Tu coś jest. Zobaczmy na runy. Czy runy się uzupełniły wszystkie? Nie, tą jedną. O co tu chodzi? Zabij nas, gdy aktywnie zrzut na taśmę. Przejdź śmiertelny dziękuję. Czas. O Boże, to jest ciężkie. Możesz teraz przejść do mojego rdzenia i tam zakończyć proces. A, dziękuję, teraz możesz mnie zabić. Ale nie chcę cię zabić. But I wanna die! Dobra, tutaj widzę, jest jakieś coś do wzięcia. To jeszcze sobie to znajdziemy, gówno. No, jest jeszcze jeden pocisk. Wcześniej też były. Muszę iść do przodu. W tą stronę? W tą stronę. Wejść na to. Ominąć to gówno i podejść tu. Gdzie to kurwa jest? Tu! Dobra, mam. Uf. Jest, wcisnąłem E. Zebrałem, dobra. Cyberantropokub. A, to są te zielone, no właśnie. A czekajcie, a o co tu chodzi? Pokazują mi się dwa cele. Czerwony i... Ty, tu coś było do zebrania, nie zauważyłem, fuck. Pokazuje mi się tu jeden cel. A że to tak pika, tak? Przestań pikać. Co ty, Pikachu? To mnie nie interesuje, że to tak pika. Interesuje mnie białe. Znaczy biały znacznik. Się ciemno się zrobiło. Gdzie ja mam iść? Gdzieś za plecy swoje. Tutaj. Aha, i tutaj gdzie to zielone jest. Jak ja mam tu wskoczyć? Chuj wafel tu chodzi? A, to jest winda. Transfer ładunku. Ale gówno. Pociąg poniżej zabierze cię do wejścia. O, to ten, tak? Kurwa, prawie nie trafiłem. Okej, okay, on nawet się zatrzymał na chwilę, to też miło. Z jego jeśli strony, dobra. Zdobyć dostęp do mojego rdzenia, musisz zlikwidować demony w następnym pomieszczeniu. Spoko. Zero problemu. O, oh, fuck you. Dobra, potrzebuję kogoś zabić piłą. Oh shit. A, dobra, przynajmniej. Czekajcie. A, to też jest jakiś sposób, ale ogólnie chciałem. Trochę bardziej zależy mi na amunicji. Wyzwanie ukończone, moje zęby są ostrzejsze. No, bardzo miło. Dobra, bo właśnie tej amunicji troszkę mi brakowało. W sumie to mógłbym sobie jeszcze raz rzucić tym. Bardzo ładnie. Jeszcze jeden. Cyberantropokuba. Dobra. Fuck me, no ileż można. Schowałem się. Trochę ich tu jest. Trochę ich tu jest dużo. Ja pierdolę, dajcie mi spokój, dajcie mi spokój. Dobra, jest życie. Nie jest źle.
aczkolwiek przez chwilę było. Znowu ten. Czemu nie giniecie? Gincie, proszę. Lubię jak giniecie. Moglibyście ginąć. Co tu się odpierdala? Dobra, te umarły. Dupki jedne. Jeszcze nawet mam jeden pocisk. To są zwykłe antropokuby. A fuck you, giń. Dobra, zginęło. Ja bym sobie ogólnie wziął piłę i na przykład sobie tego uciął mu łebek. I ten... O, już nie mam paliwa, no tak. Zapominam o tym cholernym paliwie. Chciałbym, żeby tak było, wiecie, że... Że jeden paseczek to zabijasz dowolną po prostu i dowolnego demona, nieważne jak jest duży. Czy ty możesz... O, już shit, mam jeden życia. Czemu się nie włączył ten tryb, wiecie, który... Tego nie czaję. Dobra, ten nie żyje. Ten też nie żyje, nice. Czy to są wszyscy? Nie, słyszę jakiegoś dupka jeszcze gdzieś na dole. Bardzo ładnie. Cudem to przeżyłem. Było naprawdę źle. Miałem jeden, dosłownie jeden życia i zero armora. Masakra. Tu mam jakiś armor jeszcze. Ile mam? 31 minut. Ogólnie to byśmy w sumie nawet i skończyli odcinek. Tak myślę, że można by tak zrobić. Dobra, tu mamy pozbierane te rzeczy. Tu mamy życie. Bardzo fajnie. Jak to wygląda? Tam już nic nie ma. Tutaj jakieś ulepszenie było, ale oczywiście go nie widziałem. A, pośpiech był. Pośpiech mógł być spoko. Będzie bardziej spoko, jak gra nie przestanie się zawieszać. Dobra. No ogólnie tak. Ogólnie raczej koniec. Będziemy teraz odcinkoła mieć. Natomiast... Przydałby się jakiś checkpoint, pewnie za drzwiami będzie. A, tu jest jakaś druga winda. Czekajcie, tu jest jeszcze coś. Tu jest żeton pretorski. Kontrolny osiągnięty. Natomiast tu jest gdzieś żeton pretorski, ja go sobie znajdę, ale to w następnym odcinku. No, a w tym już Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Jak się podobało, to pamiętajcie, żeby dać komentarz, napisać cokolwiek, że mnie lubicie. Na przykład napiszcie, że mnie lubicie. Jeżeli mnie lubicie, oczywiście. Jak mnie nie lubicie, to, no, to nie piszcie tego. Ale jak mnie lubicie, to napiszcie, że mnie lubicie w komentarzu. I dajcie łapkę w górę, to też mi będzie miło. No i ogólnie tyle. Trzymajcie się. Bye, bye.